przedmiot idealny, którymi się zajmuje matematyka, są osobliwie piękne. A nie są? Są, są. To nie tylko to. Ja po prostu uważam, że dzięki tej dyscyplinie mogę osiągnąć maksimum wolności przy najbardziej niesprzyjających warunkach. Proszę pana, matematyka to jest gra, w której sami ustanawiamy reguły. Gra jest piękna, czysta, ale bardzo często przynosi rozczarowanie właśnie dlatego, że jest tak daleko od rzeczywistości, od której pan chce uciec. Nie, nie, pan mnie źle zrozumie. Ja wcale nie chcę uciekać od rzeczywistości, wręcz przeciwnie. Jak to z tego, co pan mówi, rozumiem, że pan powiedział pas i on dał karty. Nie, ja gram dalej. W jaki sposób? Pan naprawdę wierzy, że świat się poprawi, jeśli w panu przybędzie jeden sprawiedliwy? Tak. Jeżeli przybędzie. Wie pan, ja znam prostsze argumenty. Po prostu uczciwym żyje się lepiej. Mają mniej wrzodu żołądka, zawał serca, ale to też nie jest takie pewne. Tak, wiem. To w ogóle nie chodzi o żadne argumenty. Po prostu ja zrozumiałem, że inaczej żyć nie mogę. Dlaczego? Tego ty jeszcze nie zrozumiałem. A to niech pan się postara. Serio. A na razie niech pan przynajmniej spróbuje coś zaliczyć z naszych zajęć. No, teraz to wielkich szans na studiowanie nie mam.